Dzień dobry. Witamy Państwa na naszej kolejnej konferencji prasowej. Dzisiaj nieco inaczej, bo jeszcze część drużyny trenuje. Ta część, która grała mecz przedwczoraj, ten trening już skończyła, dlatego jest z nami już dzisiaj Tymek Puchacz. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę, Iza, zaczniemy od kobiety. Iza Koprowiak, Przegląd Sportowy. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Tymek, ja się zastanawiam, ile piłkarz podczas takiego zgrupowania, które trwa już prawie miesiąc, może się na twoim przykładzie nauczyć? Jak sobie przypomnisz siebie, kiedy przyjechałeś na to zgrupowanie 24 maja i spojrzysz na to, jak grasz, co robisz teraz, to jaką widzisz różnicę, zmianę? No myślę, że na pewno mnóstwo rzeczy, bo kiedy przyjechałem tutaj, to pierwszy raz zetknąłem się z piłkarzami takiego formatu, jakich mamy. I z taką jakością na treningu. Myślę, że przede wszystkim tego tempa gry, które jest na poziomie międzynarodowym. Szybkość podejmowania decyzji na pewno. No i no wszystko po prostu się dzieje szybciej. To jest ta różnica, że szybciej się gra piłką. Zawsze musisz być dobrze ustawiony, no bo przeciwnik po prostu wykorzysta każdy twój błąd. No dużo też trener mi pomaga, dużo trener podpowiada mi i staram się też z tego wiele wyciągać. Także i w defensywie, i w ofensywie. Detale często to są i no dużo się nauczyłem przez ten miesiąc. My się zastanawialiśmy na początku zgrupowania, bo dochodziły do nas takie głosy, że jeden z treningów trener Sousa poświęcił właśnie w dużej mierze tobie, bardzo dużo ci podpowiadał, pokazywał i zastanawialiśmy się, czy to oznacza, że tyle masz elementów do poprawy, czy to oznacza, że ten trener Sousa bardzo chce na ciebie stawiać. Jak ty to wtedy odczuwałeś i jak to teraz wygląda? No myślę, że trener grał na najwyższym poziomie i również trenował zespoły na najwyższym poziomie światowym, także kiedy przyjeżdża chłopak z ekstraklasy, no to na pewno ma wiele do poprawy i ja sobie z tego zdawałem sprawę. Trener zwracał na mnie uwagę, ale wiedziałem, że robi to w dobrej wierze, że chce ze mnie jakby wziąć jak najwięcej, moje wszystkie najlepsze strony. No i byłem spokojny, po prostu realizowałem to, co mi podpowiada. Wszystkie podpowiedzi od trenera Sousy, od trenerów asystentów. Widziałem duże wsparcie w nich, więc to mogło tylko cieszyć i dało mi dobry bodziec do pracy i cały czas pracowałem. A który z tych dotychczasowych meczów, egzaminów, sprawdzianów był dla ciebie najtrudniejszy, był największym wyzwaniem? No, każdy mecz był inny, na pewno miałem w każdym meczu inne zadania, bo mierzyliśmy się z różnymi rywalami, ale... Myślę, że ten mecz z Hiszpanią mimo wszystko, no bo to była najlepsza drużyna, którą grałem przeciwko na poziomie międzynarodowym. Dziękuję. Adrian, proszę. Dzień dobry, Adrian Mielnik, TVN24. Chciałem zapytać o atmosferę, jaka teraz właśnie panuje w kadrze po tym spotkaniu. Z jak podejdziecie tutaj do tego meczu właśnie przygotowani ze Szwecją, no bo też kibice... Nie odwrócili się od was. Wczoraj były piękne obrazki właśnie przed hotelem. Witali was też, było widać po zdjęciach przesyłanych na kanał Łączy Nas Piłka, że kibice wierzyli w wasze dobre spotkanie z meczu z Hiszpanią, no i też nazywają to jako zwycięski remis. I chciałem właśnie zapytać teraz, jak wy podchodzicie do tego meczu, który już w środę. Dziękuję. To znaczy, tak naprawdę atmosfera wiele się nie zmienia przez całe zgrupowanie, bo tak jak wspominałem już kilka razy, że stworzyliśmy tutaj naprawdę, naprawdę dobrą drużynę, naprawdę super relacje międzyludzkie i myślę, że to w dużej mierze pomogło nam w meczu z Hiszpanami. No i kiedy z taką drużyną udaje ci się zremisować, a miałeś jeszcze kilka sytuacji, no to na pewno to nas napędza i z dużym optymizmem podchodzimy do meczu i liczy się tylko dla nas zwycięstwo. Mateusz Gęza, program Pierwszy Polskiego Radia. Tymek, mam do ciebie pytanie o to, co dał wam ten mecz z Hiszpanią. Tak na początku na gorąco, pewnie w szatni była radość, czy wręcz przeciwnie, była świadomość. I jak wy podchodzicie do tego remisu już na chłodno, już na spokojnie, kiedy zdążyliście się z tym przespać, co dał wam ten mecz jako drużynie i tobie jako zawodnikowi? To znaczy, na pewno była duża radość w szatni po meczu, bo zostaliśmy w grze. Przed meczem wiedzieliśmy, jaka jest ranga tego spotkania, o co gramy, więc po meczu była duża radość, bo teraz wszystko zależy od nas i możemy dalej wyjść z grupy. Myślę, że na chłodno po meczu, no to dobrze to oceniamy. Zagraliśmy dobre spotkanie, dobrze broniliśmy w niskiej obronie. Też z początku meczu w wysokiej kilka piłek udało nam się przechwycić, stworzyć swoje sytuacje. W drugiej połowie też myślę, że agresywnie doskakiwaliśmy wyżej, podchodziliśmy do Hiszpanów i stwarzaliśmy swoje sytuacje, więc taki mecz z Hiszpanią pokazuje nam to, że możemy rywalizować absolutnie z każdym i z tego się cieszymy.
wyciągniemy wnioski dalej z tego meczu i już myślimy tylko o Szwedach tak naprawdę. To jeszcze zapytam o jedno, bo z jednej strony tak blisko, bo wszystko w waszych rękach, z drugiej strony tak daleko, bo tylko punkt na 6 możliwych, prawda? I tak jak sobie popatrzymy wstecz, no to na przykład, nie wiem, Franciszek Smuda miał 2 punkty po 2 meczach, ale z drugiej strony Szwecja, jako ten rywal, z którym można wyszarpać lider grupy, to dobry rywal na to, żeby odwrócić losy tej całej fazy grupowej w waszym wykonaniu? Dziękuję. Czy dobry rywal? No myślę, że na Mistrzostwach Europy, no mówmy się, nie ma przypadkowych drużyn i nie ma słabych drużyn, więc z kim byśmy się nie mierzyli, to mecz nie będzie łatwy, ale myślę, że nie powinniśmy podchodzić pod kątem, jaki to jest rywal naprzeciwko teraz nam stoi, bo liczy się to, żebyśmy zdobyli 3 punkty. Jaki to nie byłby rywal, z takim planem byśmy do tego meczu podeszli, więc tylko 3 punkty nam dają wyjście z grupy i to chcemy zrobić. Dzień dobry, Szymon Zaworski, Polsat Sport. Panie Tymoteuszu, mam takie pytanie, bo za kadry na Wałki ta reprezentacja narodziła się w zwycięskim meczu z Niemcami 2-0. Tutaj zwycięstwa nie było, ale był znakomity mecz. Czy reprezentacja Sołdze narodziła się w tym meczu, czy ona się dopiero narodzi, jeśli wygramy ze Szwecją? Myślę, że tak naprawdę ta reprezentacja rodzi się od momentu, kiedy ten Sołdze ją przejął, bo Sala tą grupę wprowadza swoje założenia, swoje pomysły na grę i jakby to jest proces długotrwały, który cały czas trwa. No i cały czas na każdym treningu, posiłku czy interakcje między zawodnikami, trenerami cały czas się docieramy i myślę, że coraz lepiej to wygląda, że postawiliśmy duży krok w kierunku coraz lepszej gry i z optymizmem no, podchodzimy do tego ostatniego meczu. Zadam proste pytanie, choć wiem, że odpowiedź będzie bardzo trudna. Jak musimy zagrać, żeby pokonać Szwecję? No myślę, że musimy zagrać przede wszystkim odważnie i tak jak podobało mi się bardzo w drugiej połowie, to przynajmniej z perspektywy boiska, że wyżej podchodziliśmy zawodników, strasznie agresywnie chcieliśmy odbierać tą piłkę. To się często udawało i widać, że jesteśmy mocni w kontratakach, więc myślę, że możemy to wykorzystać. Mamy szybkie wahadła, mamy najlepszego napastnika na świecie z przodu. Mamy wiele jakości w środku, świetnych piłkarzy. Dlatego myślę, że te kontrataki na pewno będą naszą mocną bronią, ale myślę, że również w ataku pozycyjnym przez to, że ten środek pomocy jest tak mocny, to będziemy mogli stwarzać swoje sytuacje. Więc na pewno trzeba podejść do tego z chłodną głową, bo będziemy naładowani jeszcze bardziej po tym meczu z Hiszpanią. I myślę, że ten spokój, który trzeba zachować jednocześnie z determinacją, myślę, że to będą kluczowe rzeczy. Mówi się już o was polska husaria, czyli możemy tej polskiej husarii spodziewać się również w środę. Tak. Super. Jeszcze tylko jedno pytanie. Kasper Kozłowski, najmłodszy uczestnik Mistrzostw Europy, 17 lat, 246 dni. Mówił o swoich wrażeniach? Kozi generalnie to jest chłopak, który jak było widać, nie czuje jakby tego, co jest tej otoczki, która jest przy nim, bo jest najmłodszy uczestnik mistrzostw. No, widzieliśmy, że wszedł, brał chleb i jechał, także bez żadnych kompleksów. No jest to super piłkarz, to widać było od razu na treningach. Też super pokazał się w tych meczach przed mistrzostwami, teraz przed Hiszpanią. Naprawdę z takim rywalem z topu i pokazał, że jest naprawdę dobrym piłkarzem, dlatego w wieku 17 lat, ja nawet nie wiem, co ja robiłem w tym wieku i z jakimi rywalami grałem, ale Kozi to naprawdę jest wielki szacunek dla niego i oby tak dalej się rozwijał, to polska reprezentacja będzie miała zawodnika na najwyższym światowym poziomie. Ale pana kariera również pięknie się rozwija. Pan spodziewał się, że będzie pędzić szybciej niż poznańska Lokomotywa? Ta pana kariera? To znaczy, czy ja się spodziewałem? No to ja tak jak często powtarzam, mam gdzieś tam swoje zasady, swoje jakby swoją etykę pracy i na tym się głównie skupiam. I czy ta kariera będzie pędziła szybko, czy czasami trochę wolniej, to jest pewien proces i tak naprawdę trzeba się skupiać po prostu na swojej robocie i wtedy jest taki moment, że może być cięższy moment przez chwilę, może to wyglądać, że nic nie stoi po twojej stronie, ale kiedy ciężko pracujesz, to nagle jest ten moment, który ci to wynagradza i wtedy trzeba wziąć to za ryj, że tak powiem, i z tym iść dalej. To już ostatnie pytanie. Kto jest pana faworytem do zwycięstwa w Mistrzostwach Europy? Oczywiście z wyjątkiem Polski. Kto jest moim faworytem z wyjątkiem Polski? To jest ciężkie pytanie. Polska. No oprócz Polski jeszcze. Muszę kogoś
wytypować. No, myślę, że najbardziej podobała mi się reprezentacja Francji i Niemiec w sumie po tym meczu z Portugalią, bo no, Niemcy, Francja to są takie tuzy, myślę. A Włosi? No ja typuję Niemców i Francuzów. Dziękuję bardzo. Szymon Włochów na to wychodzi. Jakub Trzeci, Przegląd Sportowy. Dzień dobry, cześć Tymek. Dużo się dzieje w ostatnim miesiącu, 4 mecze w reprezentacji. Powiedz, jak sobie poradzić, jesteś mimo wszystko dalej młodym zawodnikiem, jak sobie poradzić z tą całą otoczką, która się dzieje wokół ciebie? I czy w ogóle zauważyłeś takie pozytywne albo negatywne zamieszanie? No właśnie rozmawiałem o tym wczoraj z mamą i tłumaczyłem jej, na czym to polega, bo jakby ja staram się odciąć totalnie od mediów, o tym, co się dzieje wokół całej reprezentacji. I jakby ja zdaję sobie sprawę, że to jest ogromne wyróżnienie i spełniają się teraz moje najskrytsze marzenia, naprawdę, bo gra w reprezentacji, gra na wielkim turnieju, to jest coś wspaniałego, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale staram się nie pompować tego balonika sobie w głowie i jakby to się stało dla mnie normalnością teraz. Jestem w tym miejscu, trenuję z najlepszymi piłkarzami, staram się swoje umiejętności podnosić cały czas i to, że tu jestem teraz, jest dla mnie po prostu normalne. Muszę mieć takie podejście do tego, bo inaczej myślę, że można by było oszaleć. Także to jest normalne i po prostu wychodzę na trening, wychodzę na mecz, to jest zawsze jest ten zielony prostokąt 11 na 11. Te mecze, wiadomo, jest wyższy poziom, ale staram się to brać na dużym spokoju i tak to wygląda. I drugie pytanie. Chciałem spytać się o presję, może krytykę, z którą zmierzyłeś się w tym sezonie na pewno, bo wasz sezon w wykonaniu w Lechu Poznań nie był taki, jakbyście chcieli, więc ta krytyka pewnie mogłeś się z nią oswoić. I pytanie, jaka różnica była dla ciebie osobiście po tym meczu ze Słowacją i teraz po Hiszpanii? Jakbyś mógł opisać sytuację po tych dwóch meczach, tym bardziej, że wiadomo, że jesteś aktywny też w mediach społecznościowych. No jestem aktywny na Instagramie, ale tak naprawdę na innych, jeśli chodzi o inne portale, inne jakieś rzeczy z tym związane, to nie jestem, nie czytam. Naprawdę to często tak niektórzy mówią, piłkarze, że nie czytają, a tak naprawdę czytają. No ja mogę z ręką na sercu powiedzieć, że ja tego nie sprawdzam w ogóle. I tak samo, kiedy grałem w Lechu, no nie interesuje mnie, co kto o mnie pisze. Dla mnie liczy się zdanie trenera, który chce dla mnie jak najlepiej, który chce, żebym się rozwijał, mojej rodziny, moich przyjaciół, bo wiem, że oni chcą dla mnie dobrze, a tak naprawdę to, co kto o mnie pisze, to jeśli to jest negatywne, jeśli to jest pozytywne, no dla mnie to nie ma znaczenia, bo skupiam się po prostu na najbliższych mi osobach i po prostu taki mam na to patent i na razie to dobrze funkcjonuje, bo po prostu nie odczuwam ani presji, ani krytyki, ani pochwał, bo myślę, że to są takie trzy rzeczy, które mogą i młodemu zawodnikowi, i starszemu czasami przeszkodzić, bo te trzy rzeczy to są, wywołują emocje, a myślę, że tych emocji musi być jak najmniej, a jak najwięcej skupienia na tym, co należy robić na boisku. Tomek Wodarczyk, meczyki.pl. Tymek, ty wspomniałeś o tym, że będziecie chcieli też wykorzystać kontrataki przeciwko Szwecji, ale nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że Szwedzi to jest drużyna, która najmniej posiada piłkę w tym turnieju na razie, 28% tak. Tylko, więc pewnie spodziewacie się, że to będzie mecz, w którym Szwedzi będą stali całą drużyną przed piłką, więc nie wiem, czy to uwzględnia też wasz plan na tę chwilę. Znaczy, to nie jest nasz plan, po prostu ja powiedziałem, że jesteśmy mocni w kontratakach i że na pewno będzie szansa to wykorzystać, ale nasz plan tak naprawdę dopiero powstaje teraz i skoro Szwedzi się cofną, to na pewno będziemy musieli grać w ataku pozycyjnym, co już dzisiaj ćwiczyliśmy, mamy na to swoje pomysły. No i tak jak powtarzałem o tym środku, w którym jest naprawdę wiele jakości, są naprawdę świetni piłkarze, oni mogą właśnie w takim tłoku się obrócić z piłką, czy zagrać szybko na jeden kontakt, posłać jakąś prostopadną piłkę, a wiemy, kogo mamy z przodu i co z tą piłką zrobi. Też wspomniałeś o swojej mamie, czytałem taki bardzo fajny artykuł na sport.pl, w którym wypowiadają się twoi rodzice. Nie wiem, czy ty czytałeś, skoro się odcinasz tak. Nie, no to musiałem sprawdzić. Wysłali mi, musiałem zobaczyć, co tam mówią, żeby... Okej, to zastanawiam się. Ty starasz się jakby nie pompować w sobie tych emocji, a skoro rozmawiasz ze swoimi rodzicami, czy oni, jak oni to przeżywają w takim razie i czy to trochę mówisz, żebyście może troszkę tonowali właśnie, albo nie przekazywali mi tak dużo tych emocji. Nie wiem, jak to wygląda z tej strony. To znaczy, to wygląda tak, że ja
dzień przed meczem już praktycznie staram się nie rozmawiać. W dniu meczu już nie ma na to szans w ogóle, bo rodzice są, no, bardzo przeżywają te spotkania. Ale tak naprawdę, no, od kiedy pamiętam, czyli nie wiem, 8 lat, 9 lat, 10, jak grałem pierwsze swoje mecze, to po każdym meczu tata ze mną bardzo długo rozmawia, pół godziny często o meczu. Zawsze wytyka moje błędy, mówi, co było dobrze, co muszę powielać, więc tak jest do dzisiaj. Także od razu, jak taka ciekawostka, jak wychodziliśmy z autobusu przy hotelu i tam była policja, oddzielili nas od rodzin, no to tata już mówiła, super, super, ale ja to się zadzwonię, zaraz już ci powiem, nie, co tam było. Także tata już był gotowy na analizę i zrobiliśmy tą analizę też między sobą. Mama bardzo dumna, wiele emocji ją to kosztowało. Jak usłyszała, że gram od pierwszej minuty, to jeszcze te emocje były większe. Także myślę, że te emocje pozytywne biorę od nich po meczu, a właśnie przed meczem staram się nie udzielać tym emocjom od nich, no bo nie jest mi to potrzebne. Jeszcze tylko Kubę bym tylko poprosił, żeby już tak jakby zamknąć temat kontuzjowanych lub tych, którzy mogą być nieobecni, żeby to w pakiecie już sprzedać tutaj raz a porządnie. Dzisiaj na treningu nie było z nami Kuby Modera. Kuba doznał lekkiego urazu podczas meczu. Ma uraz kolana. Wczoraj miał przeprowadzone badanie USG, które nie wykazało żadnych uszkodzeń, ale to kolano mu spuchło. Dzisiaj dlatego nie pojawił się na treningu. I dzisiaj jeszcze będzie miał po południu przeprowadzony rezonans magnetyczny, który mamy nadzieję pozwoli dokładnie stwierdzić, z czym tutaj mamy do czynienia, i dopiero po tym będzie można snuć jakieś teorie co do udziału Kuby w meczu ze Szwecją. Dzisiaj normalnie trenował Janek Bednarek, także tutaj mamy nadzieję, że nie będzie z nim żadnych kłopotów. Łukasz Fabiański dalej ma indywidualne treningi. Bogusław Solecki, Telewizja Polska. Witam panowie. Ja mam kwestię związaną z tymi tak zwanymi, jak to się mówi dość powszechnie, markerami zmęczenia, bo wiele informacji gdzieś tam się pojawia naokoło. Oczywiście one są nieformalne. Czy to faktycznie jest tak, że na początku tego zgrupowania te markery u niektórych zawodników były na tak wysokim poziomie, że praktycznie nie byli zdolni do gry? Czy to są mity, które gdzieś tam są powielane w mediach? No nie chcesz powiedzieć o swoich markerach? No ja jedyne markery, jakie widziałem, to jak jakieś podpisywaliśmy piłki albo koszulki, a tak to żadnych tam markerów nie było, także my jesteśmy zdrowi, gotowi i myślę, że było okej. Okay. No wiadomo, każdy ten sezon był długi, był ciężki, ale tu jest naprawdę wielu profesjonalistów, wszyscy jesteśmy profesjonalistami, ale niektórzy są naprawdę na takim mega, mega poziomie i te zmęczenie da się zredukować. Myślę, że zrobili to poprzez ten okres przygotowawczy. Każdy miał dozowane odpowiednio obciążenia i no i dzisiaj wszyscy są zdrowi, gotowi. Ja jeszcze ten temat poruszę, żeby zamknąć go, bo wiele dyskusji wokół tego się przetoczyło jeszcze przed meczem z Hiszpanią. Zawodnicy mają robioną tak zwaną kinazę keratynową. Tutaj właśnie pokazują, te wyniki tych badań pokazują poziom zmęczenia i była dyskusja, przetoczyła się przez internet przed meczem z Hiszpanią. Generalnie ostatni raz markery były badane na 4 dni przed meczem ze Słowacją, 2 dni po meczu z Islandią. W przypadku jednego z zawodników wiemy, o którym mowa, albo się domyślacie, jeśli nie, ale my wiemy, o którego chodziło, bo pojawiła się informacja w internecie z dokładnym wynikiem tego poziomu zmęczenia, więc jeden tylko piłkarz miał tego typu poziom zmęczenia, więc my wiedzieliśmy, o kogo chodzi. I powiem, że ten zawodnik nie trenował przez ponad tydzień z drużyną, bo był kontuzjowany. W przypadku kontuzji mięśniowej te wyniki zawsze są wysokie. Każdy lekarz to potwierdzi. Także tutaj zrobiono niepotrzebne zamieszanie wokół tych wyników, bo dotyczyły one piłkarza, który był świeżo po kontuzji i 2 dni po meczu, więc dlatego poziom był wyższy, przy czym jest to indywidualna kwestia u każdego zawodnika. U niektórych piłkarzy wyższy poziom wcale nie oznacza, że on jest zmęczony, tylko jego organizm tak się regeneruje i nawet wyższy poziom nie musi koniecznie oznaczać przemęczenia. Także naprawdę zaufajcie naszym lekarzom, naszemu sztabowi medycznemu, który jest bardzo doświadczony. Pracuje z reprezentacją od kilkunastu lat, można powiedzieć, nasz lekarz kadry. I gdyby ten lekarz nie spełniał swojej roli i się nie wywiązywał z powierzonych mu zadań, to by tym lekarzem nie był. Więc
zaufajmy ludziom, którzy są w środku drużyny i się nią opiekują. I chyba znają najlepiej swoją robotę i znają najlepiej piłkarzy i wiedzą, jak z nimi postępować. Dzień dobry, Jerzy Chwałek, Super Express. Tymek, do ciebie pytanie. To nie będzie twój pierwszy kontakt ze szwedzką drużyną. Nie mylę chyba, że w ubiegłym roku chyba we wstępnej fazie graliście przeciwko szwedzkiemu Hammarby. Oczywiście to inne rozgrywki, inna ranga i wszystko inne, ale gdzieś tam w głowie wracasz na przykład, teraz w perspektywie za dwa dni mecz ze Szwecją, przypomniałeś sobie może tamten mecz i jest coś takiego, co może ci się przydać, wyciągnąć, nie wiem, siła fizyczna Szwedów, czy w ogóle pomyślałeś o tym? To znaczy tak, pomyślałem i o tym meczu, i o meczach w młodzieżowych reprezentacjach, bo też zdarzało mi się między innymi grać przeciwko Izakowi, napastnikowi Szwedów w młodzieżówkach. Pomyślałem na pewno o tych meczach, ale jeśli chodzi o tych meczach między drużynami, w sensie w Lechu i właśnie na wyjeździe w Hammarby, no to nie ma co tego porównywać, bo tam nie było dużo jakby Szwedów, z tego co pamiętam. Bardziej zwracałem uwagę na te mecze w młodzieżówkach. No Szwecja to zawsze byli mocni rywale, ale ostatni mecz, który sobie przypominam, to jak graliśmy w U18 na towarzyskim turnieju w Hiszpanii i wygraliśmy wtedy 1-0. I też fajne zdjęcie z tego ostatnio mi się wyskoczyło gdzieś w telefonie, szukałem go po zwycięstwie w szatni, się cieszyliśmy, także mam nadzieję, że to powtórzymy, jestem o tym przekonany. Tak, no będzie pasował. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Jutro o 10 rano będzie oficjalny trening przedmeczowy tutaj w Gdańsku, bo sytuacja jest taka sama jak przed meczem ze Słowacją. Nie będziemy trenować na stadionie w Petersburgu, ale konferencja oficjalna przedmeczowa będzie online, jak to dotychczas przy wszystkich meczach wyglądało, i o 20:15 ona będzie miała miejsce w dniu jutrzejszym. Dziękujemy i do zobaczenia.